Jarek Rotajczak, witam Państwa w programie Co tam Panie w polityce. Dzisiaj naszym gościem jest pani Anna Dudkiewicz. Witam serdecznie. Witam. A będziemy rozmawiać o balu Anny i Rafała Dudkiewiczów. 10. edycja balu za nami. 1300 gości, ponad 1,5 miliona złotych zebranych pieniędzy. Już wiadomo, na co te pieniądze pójdą. Tak, pieniądze pójdą na pewno na Korczaka, ponieważ Korczak przeprowadzi się na wiosnę do nowego obiektu wybudowanego z pieniędzy Unii Europejskiej. I my doposażamy w sprzęt najwyższej jakości, żeby służył jak najwięcej dzieciom. Następny to jest 80% naszego przychodu, 10% oddajemy na Przylądek Nadziei. To jest projekt społeczny. Chciałabym, żeby tu wszyscy Dolnoślązacy wybudowali sami dla swoich dzieci chorych na raka klinikę onkologii dziecięcej. I trzecia część to jest Julka Zakrocka, przyczynek wszelkich bali, które do tej pory zrobiliśmy, u której stan zdrowia się poprawia, jednak powoli i potrzebuje bardzo dużo wsparcia. Te bale właśnie zaczęły się od pomocy dla Julii Zakrockiej. Tak. Można powiedzieć, że gdyby nie ona, to tych bali by nie było. Tak, myślę, że ona jest naszym dobrym duszkiem. A my jej. Zależność wzajemna. Jak państwo jej pomagacie? To są tylko pieniądze, czy to jest też pomoc? Ja myślę, że to jest troszeczkę tak, że to, że te bale są i o niej mówimy, jest dla niej pomocą. Wiele osób dowiaduje się o Julce i też jesteśmy wsparciem psychicznym dla rodziny, ponieważ już było parę ciężkich sytuacji w życiu i w leczeniu Julki. I tutaj podając ponownie dłoń Julce, dajemy wsparcie całej rodzinie. Jak się organizuje największy bal dobroczynny w kraju? 1,5 miliona złotych z aukcji, 1300 gości. To jest według mojego scenariusza zrobione, jak sobie wyobrażam, że powinien wyglądać bal. I wszystkie, bo my zbieramy się co roku po balu, natychmiast po balu w ciągu, w danym tygodniu po balu i omawiamy wszystkie rzeczy, które nam się podobały, nie podobały i zmieniamy to, co nam się nie podobało. I wprowadzamy nowe elementy, które mają zaskoczyć gości pozytywnie w następnym roku. Prezydent mówi prawdę w momencie, kiedy twierdzi, że nie wie, kto jest na liście gości do ostatniego momentu? Nie wie, kto jest na liście gości. Czasami mi mówi, o Boże, czemu nie powiedziałeś, że ten gość przyjdzie? Czy tamten gość do nas zawita? Po prostu nie ma na to czasu i tak oddał się w moje ręce i wierzy, że to wyjdzie po prostu chyba z tego powodu. A jak wygląda proces zapraszania? Ja rozumiem, że to jest taka impreza, na której no, trzeba być po prostu, nie można odmówić. Bardzo bym chciała, żeby tak było. Natomiast proces zapraszania jest teraz elektroniczny. Zaczęliśmy od Poczty Polskiej, od znaczków, od kopert. I tutaj był duży wysiłek adresowania, pisania, zwrotów, przenoszenia, ustalania adresów. Firmy się zmieniały. Natomiast dużo łatwiej jest elektronicznie i wszyscy się posługujemy komputerami. Prowadziliśmy system autorejestracji, autodrukowania zaproszeń. Obniżamy koszty przygotowania z tej strony do balu, bo ja cały czas wymyślam, jak obniżyć koszty, żeby przychód był większy. A jednocześnie usprawniliśmy, bo to jest nasz system bezpieczeństwa. Absolutnie wiemy, kto przyjdzie, bo się rejestruje, gdzie będzie siedział. I u nas absencja, jeśli komuś coś wypadnie, przy 1300 osobach w dniu balu wypadnie góra 20 osób, co jest znikomym procentem, jak widzę inne imprezy. Wśród gości politycy, naukowcy, sportowcy, najbogatsi Polacy także. Zdarza się pani komuś odmówić? Nie. Nie, nie zdarza, absolutnie nie. Jest to bal prywatny i tę bazę tworzę od wielu lat. Ona nie jest doskonała, bo nie jestem w stanie mieć pojęcia o wszystkich ludziach godnych, których należałoby zaprosić. Cały czas tę bazę uzupełniam i próbuję ją udoskonalić. Zapraszam co roku mailowo za pierwszym razem 7000 par. I po tym pierwszym mailingu zgłasza się ze 2000 par i zaczynamy mailowanie, wymianę informacji i dochodzi do nas liczba osób. Zawsze mamy więcej chętnych niż miejsc i wtedy się martwię. I tu pomaga nam los, który komuś coś wypadnie, ktoś się rozchoruje i zawsze udaje mi się zapewnić tyle miejsc, ile jest potrzeba. Goście przychodzą, bo cel jest szczytny, czy także dlatego, ze względu na to, kto jest organizatorem? Ja nie mam pojęcia. Ja myślę, że to jest troszeczkę tak, że trafiliśmy w taką niszę z tym balem dla świata biznesu, że biznes bez kultury i bez świata nauki
jest i polityki, on jest zawieszony w próżni. I to jest taka mieszanka, która się wzajemnie dobrze sam czuje, uzupełnia. I jest świetna atmosfera, jest to miejsce spotkań, naprawdę, tak jak we Wrocławiu. A rozmowy przy stolikach, to co, polityka, gospodarka? Też nie umiem powiedzieć, bo stoliki swoim gościom zostawiam do aranżacji samym sobie, bo to był wielki trud w pierwszych trzech balach, kogo z kim posadzić, kogo nie, kto się z kim lubi, bo czasami nie są to animozje ani polityczne, ani biznesowe, czasami personalne. I ja nie umiem rozstrzygać takich kwestii, dlatego pytam, z kim państwo chcecie zasiąść przy stoliku i stoliki wtedy się układają genialnie same. Czasami stolik powinien się mieć 30 miejsc albo 25, takich nie ma, to montujemy dwa obok siebie lub trzy. No, ale wtedy rzeczywiście powstają zabawy w swoim gronie, przy tak dużej imprezie ludzie się czują jak u siebie. Gdyby mąż nie był prezydentem, tylu gości by było na takim balu? Myślę, że nie. Ja powiedziałam w pierwszym roku prezydentury mojego męża, że absolutnie będę wykorzystywać w tym celu mojego męża, żeby zrobić więcej dobrego. Ja przed prezydenturą Rafała robiłam różne rzeczy, a one absolutnie były w mniejszej skali, w mniejszym wymiarze. Tak sobie myślę, że jak człowiekowi jest dobrze, zawsze ma się czym podzielić i ja raz w roku coś dobrego robiłam. No i teraz jak mąż został prezydentem, postanowiłam zrobić więcej, bo ma się przełożenie, że się jest pozycję jakąś przybrało na czas określony. No i chciałam tę pozycję wypełnić treścią. No i stąd ten bal. Jeszcze wrócę do listy gości i do gości na balu. Czy oni się zmieniają ze względu właśnie na sytuację też polityczną? Pamiętam, podczas pierwszego balu przy jednym stoliku siedział Rafał Dudkiewicz, Bogdan Zdrojewski i Grzegorz Schetyna. To jest do powtórzenia? Ja myślę, że tak, bo absolutnie, że ja myślę, że tak, ale ja nie siedzę blisko polityki i zawsze ludzi postrzegam bardzo dobrze i myślę, że oni wszyscy się lubią, tylko może o tym zapomnieli na chwilę, albo nie wiedzą, na pewno mogą siedzieć przy jednym stoliku. Polityka ma też wpływ właśnie już na sam bal, na listę gości? Różnie w ostatnich latach bywało. Mówiło się o konflikcie Dudkiewicz-Platforma. Czy wtedy było mniej ludzi z Platformy na balu na przykład? Nie, zawsze są ludzie z Platformy, z PiSu. Są ministrowie, posłowie. Naprawdę ja nie widzę różnicy, nie dostrzegam jej. Jaka będzie przyszłość? Prezydent przestaje być prezydentem, twierdzi, że nie będzie się ubiegał o kolejną kadencję i co wtedy z balem? No to jest bal dobroczynny Anny i Rafała Dudkiewiczów. Ja myślę, że to troszeczkę los zawsze tak pokazuje, że póki się jest na stanowiskach, to się ma większe przełożenie i... Więcej przyjaciół? Przyjaciół. Zobaczymy. Nie umiem powiedzieć. Myślę, że ten bal 12, jeśli wydam 12 balów, będę bardzo zadowolona. Powiedzieliśmy o tym, że w tym roku 1,5 miliona złotych. Te pieniądze to są pieniądze z aukcji. Na aukcji były takie rarytasy, jak skrzypce podpisane przez George'a Michaela, między innymi rękawice podpisane, bokserskie podpisane przez Władimira Kliczkę. Jak się udaje zdobyć takie fanty na aukcję? Część takich pamiątek trafia do mojego męża, ponieważ on zawsze wzbudza pozytywne emocje wśród ludzi, a część rzeczy trafia już na ten nasz bal same z siebie, z Polski i z zagranicy. Także tutaj mam... Co to znaczy? Znaczy ktoś dzwoni i mówi, że ma coś cennego, tak, chciałby przekazać? Lub mailuje, że chce przekazać na bal jakąś rzecz. No i ta rzecz jest, tylko musi być odpowiednio wcześniej. I ja staram się, żeby na przykład nie było 7 par rękawic różnych bokserskich, bo wtedy jedna rzecz eliminuje drugą. I staram się, żeby było dużo różnych rzeczy do wyboru, bo jeden ma ochotę kupić żywego konia dla rodziny, drugi ma ochotę kupić bilety VIP-owskie na mecz, a trzeci ma ochotę kupić sobie jakąś wazę czy porcelanę. No, dlatego jest u mnie różnorodnie i
I jest jedna rzecz stała. Od 6 lat mamy wino ze stołu Jana Pawła II. Ono... Nikt go nie chce? Wszyscy go chcą, to wino wszyscy je chcą, dlatego że to wino trafia do nas po raz 7, jest licytowane i natychmiast oddawane do powtórnej licytacji na następnym balu. Jest to stały punkt programu. A licytacje są zacięte? Tutaj biznesmeni nie odpuszczają, stawiają sobie za punkt honoru, żeby jak już się na coś zdecydują, to już do końca? Zawsze zostają dwie strony, które walczą. I naprawdę jest to emocjonujące. Wszyscy goście siadają i biorą w tym udział. Są oklaski po licytacjach. Naprawdę jest ciekawie. Państwo macie okazję też posiedzieć przy stoliku, potańczyć, porozmawiać? Czy... Tańczymy pierwszy taniec. Jak goście wchodzą na scenę, my mamy tę chwilę odpoczynku do pierwszej licytacji. Wtedy ja się najbardziej denerwuję, bo to jest goście przyszli. Zaczyna się i za kilkanaście, 20-30 minut zacznie się i będzie ten sprawdzian, czy ludzie chcą kupować, czy dobrze jest przygotowane, czy dobrze wymyślone są rzeczy, czy jest dobrze prowadzona licytacja i tak dalej. Zawsze się denerwuję. Swojego stolika nie macie, krótko mówiąc. Mamy taki stolik stojący, do którego przybiegamy, odbiegamy i kelnerzy już się nauczyli, że tam jak stoi woda, żeby... zaczerpnąć trochę ze źródła i móc dalej z kimś rozmawiać, biec i tak dalej. Dla mnie to jest cała noc ciężkiej pracy. Bal dziesiąty, bal już z tradycjami. Coraz więcej jest osób z zagranicy też na tym balu. Bardzo dużo gości zagranicznych, bardzo dużo gości. Już część balu była absolutnie tłumaczona i mówiona po angielsku i licytacje. I wtedy rzeczywiście dużo gości zagranicznych też wzięło udział, bo od razu wiedzieli, jakie są postępowania przy licytacji, jak w którym miejscu, czy chcą to kupić, czy nie. Jak oni do was trafiają? To jest efekt starań Wrocławia o różne międzynarodowe imprezy, o Expo, o Euro? Czy... Ja myślę, że tak i też towarzysko prywatnymi kanałami opowiadają ludzie sobie różne rzeczy. I mamy stałych gości zagranicznych. Niektórzy byli tutaj prezesami wielkich firm, trafili z powrotem do swoich krajów, a na bal przyjeżdżają ze swojego rodzimego kraju, z Francji, czy z Anglii, czy z Niemiec. To jest dla mnie taka mała nagroda. Mówiła pani też, że to jest ciężka praca. Ile zajmuje czasu przygotowanie takiego balu? W tym roku wystartowaliśmy w połowie września, zakończymy w połowie lutego, ale nie rozliczenie, tylko fizyczną pracę nad tym balem. Cały czas też spływają, Pieniądze spływają. Dzisiaj dowiedziałam się, że jedna firma amerykańska przelewa nam 20 tysięcy euro, widząc efekt tego balu. Przepraszam, 20 tysięcy dolarów amerykańskich. Państwo się reklamujecie? Są jakieś informacje gdzieś w internecie na przykład na temat tego balu? Czy to już jest pocztą taką pantoflową? W internecie jest strona Bal Dobroczynny, jak się wejdzie, Anny i Rafała Dudkiewiczów i tam wszystkie informacje o zakupach, o dokonaniach, rozliczeniach, na którym balu co kupiono. Jest cały spis wszystkich rzeczy, są zdjęcia, widać dokładnie wszystko, co się wydarzyło i jak się rozliczamy, co przybywa, co ubywa. Czyli trzymamy kciuki za kolejne edycje balu, żeby były tak udane jak w tym roku. Bardzo dziękuję. Dziękuję ślicznie za przyjście do studia. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję państwu za uwagę. Do zobaczenia. Dziękuję.